Dzień dobry Państwu, Emilia Wierzbicki, witam bardzo serdecznie. To jest oczywiście Dzień z Republiką, czyli rozmowy dotyczące m.in. spraw politycznych od godziny 12.10 do godziny 14.50. Oznacza to, że czas już na naszego kolejnego gościa, a jest nim pani Elżbieta Królikowska-Avis, ekspert do spraw brytyjskich. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Zaczniemy od sprawy związanej z wojną na Ukrainie. Na Ukrainie mam na myśli dwóch obywateli brytyjskich. Przypomnijmy tutaj tło tej sprawy. Na początku czerwca 28-letni Aidan Aslin, a także inny obywatel brytyjski Sean Piner, a także Marokańczyk Saudan Brahim zostali skazani na karę śmierci przez sąd tzw. Donieckiej Republiki Ludowej. Tutaj zostali oni oskarżeni o rzekomą działalność najemniczą i próbę obalenia władz. Co warto podkreślić, obaj Brytyjczycy ze względów osobistych od kilku lat są związani z Ukrainą, walczyli w regularnych siłach zbrojnych tego kraju i w związku z tym powinni być traktowani jako jeńcy wojenni. Ale tak nie jest. Zacznijmy od tego, co na to brytyjskie władze, jaki jest ich stosunek, ponieważ dotarły do nas nowe, niezwykle niepokojące fakty. Okazuje się, że jeden z tych młodych ludzi powiedział w rozmowie telefonicznej ze swoją rodziną, że przetrzymujący go twierdzą, że brytyjskie władze tutaj nie podjęły żadnych negocjacji i że wkrótce czeka go kara śmierci. Jaki jest rzeczywiście stan tej sytuacji? Nikt nie wie, jaka jest rzeczywiście sytuacja. Wiemy natomiast, że to są obywatele wprawdzie brytyjscy, pochodzenia muzułmańskiego, że byli od kilku lat, to znaczy jeden był od kilku lat na Ukrainie z powodów prywatnych, osobistych, a drugi był brytyjskim żołnierzem, który zdecydował się właśnie na pomoc Ukrainie w tych trudnych ogromnie czasach. Oczywiście mają podobno miesiąc na apelację od tego wyroku sądu. Na razie Londyn zachowuje milczenie, natomiast jeżeli są to obywatele brytyjscy, a są w każdym takim przypadku, bez względu na to, czy narazili się reżimowi rosyjskiemu, czy też powiedzmy sobie władzą Tajlandii za przemyt narkotyków i tak dalej, zwykle Wielka Brytania pewną tarczę ochronną właśnie stosuje tutaj dla swoich obywateli. Jak będzie, czyli nawet jeżeli ewidentnie, prawda, obywatel brytyjski z Soci gdzieś tam na końcu świata jest również wspierany przez rząd brytyjski. Do tej pory nie ma. Wiemy tylko, że mają miesiąc właśnie na odwołanie się, na apelację. Co będzie dalej, nie wiadomo. Ale chciałabym zwrócić uwagę na znacznie, powiedziałabym, aktualniejsze już sprawy, bo to jest sprawa sprzed kilku dni. Chciałabym tu wspomnieć właśnie o Borisie Johnsonie oraz o Bawarii, to znaczy o szczycie G7. Mm-hmm. Tak, oczywiście, wiemy, że oczywiście od tego tematu. No właśnie, bo to jest tu konferencja prasową za konferencją prasową. Tak, pani redaktor, jak najbardziej. Już przechodzimy do tego tematu. Ja tylko chciałam, żebyśmy może podsumowali tą fałszywą, jak się okazuje, rosyjską narrację, ponieważ narracja jest taka, że mężczyźni są najemnikami. Jak się okazuje, oni nimi nie są i ten wyrok śmierci, no powiedzmy jasno, jest bezprawny. Oczywiście jest bezprawny, jak tysiące innych bezprawnych rzeczy, które czyni Rosja, i mam nadzieję, że Londyn, być może, że jakąś pocztą dyplomatyczną w innej zupełnie formule, niejawnej, półjawnej i tak dalej, będzie interweniował, ponieważ nie zdarzyło się właśnie przez ostatnie 30 lat właśnie, kiedy obserwuję,
Wyspy Brytyjskie, żeby obywatel brytyjski został pozostawiony sam sobie bez względu na to, co się Pani redaktor, dzieje. Teraz... Przechodzimy zatem do szczytu G7, który trwa w Niemczech, w miejscowości Elmau. Światowi przywódcy zjechali się tam do uroczego zamku. Impreza niezwykle kosztowna. Wiele zdjęć już widzieliśmy, dotarło do nas z tego szczytu. I też, co warto podkreślić, niezwykle trudna sytuacja, ponieważ mamy tutaj oczywiście wojnę na Ukrainie. Dopiero co za nami, właściwie już wraca, epidemia koronawirusa. Do tego wszystkiego problemy zmiany klimatyczne, więc niezwykle trudna sytuacja. A w jaki sposób komentują to brytyjskie media? Jaka jest tutaj rola Wielkiej Brytanii i premiera Borisa Johnsona? Panie redaktor, z pewnością po 7 liderów, którzy przyjechali na szczyt G7, liderów najbardziej uprzemysłowionych krajów świata, z pewnością Boris Johnson nie należy do gołębi, ale do jastrzębi. Kiedy przyjechał właśnie przedwczoraj do Bawarii, ledwo właśnie dotknął bawarskiej ziemi, powiedział, że jest to pewna integracja Zachodu jest w tej chwili niezwykle ważna, ponieważ oczywiście musimy zwracać uwagę na ceny surowców energetycznych oraz żywności, ale cena przegranej Ukrainy byłaby dla całej Europy znacznie wyższa. To jest raz. A w przeddzień wyjazdu na Downing Street, kiedy właśnie miał briefing i zostało to dosyć dokładnie opisane przez brytyjskie media, Boris Johnson powiedział, że jest w stanie zagwarantować 0,5 miliarda funtów na dalszą pomoc. To jest taka w formie gwarancji kredytowej Banku Światowego na sprawy dotyczące właśnie obronności oraz spraw humanitarnych Ukrainy. Muszę powiedzieć, że Wielka Brytania zachowuje się właśnie w sposób niezwykle przyzwoity, jeśli mogę sobie pozwolić na wartościowanie w stosunku do niektórych państw zachodnioeuropejskich, ponieważ już od początku, właściwie od pierwszego dnia konfliktu, 24 lutego, wystąpiła właśnie z różnymi formami pomocy. Pomoc oczywiście humanitarna, ale nie tylko. Pomoc finansowa, pomoc instruktażowa, no i oczywiście samo broń. W tej chwili, już kilka dni temu, Boris Johnson, media brytyjskie informowały, że Boris Johnson zapowiedział z kolei 120 kolejnych pojazdów opancerzonych i 3 miliardy funtów na pomoc humanitarną oraz tak zwane granty. Granty dotyczące instruktażu i tak dalej, plus 6500 pocisków antyczołgowych. Wciąż z Londynu idą informacje o kolejnych formach pomocy ukraińskiej. I teraz, oczywiście opozycja brytyjska, no i lewica liberalna zachodnioeuropejska wciąż twierdzą, że Boris Johnson jest zaangażowany tak bardzo w politykę zagraniczną, właśnie w pomoc Ukrainie, tylko dlatego, że ma taką masę kłopotów w kraju. Mhm. Oczywiście ma masę kłopotów w kraju, a któryś z liderów, którzy przyjechali do Bawarii, nie ma. No ale trzeba powiedzieć tutaj, że nie dalej jak miesiąc temu, prawda? Wotum nieufności, no ledwo Boris Johnson uszedł wotum nieufności, które zostało właśnie w Izbie Gmin, zostało właśnie przegłosowane. Wtedy się zorientował, jak wiele, około 40% w jego własnej partii, no wolałoby na tym miejscu widzieć kogo innego, ale jak się okazało, Boris Johnson nie jest specjalnie przestraszony tym, ponieważ ławka
konserwatystów, tym bardziej właśnie o lewicy liberalnej, jest bardzo krótka. Ale to oczywiście nie jest wszystko, no bo przyszedł potem protokół ulsterski, to znaczy Boris Johnson wyjął jak gdyby pewien fragment umowy brexitowej Londynu z Brukselą, która mówi o handlu między różnego rodzaju sprawami ceł, kwot i tak dalej, handlu między Wielką Brytanią, Północną Irlandią oraz Republiką Irlandii, czyli już właściwie Unią Europejską, ponieważ Republika Irlandii podlega wciąż zasadą Unii Europejskiej. No więc tam oczywiście są szalone komplikacje, ponieważ okazało się, że Sinn Féin, prawda, która wygrała w ostatnich wyborach parlamentarnych, mówię o parlamencie, o tak zwanym local assembly, to znaczy parlamencie lokalnym, ale nie może sformułować rządu, ponieważ DUP, to znaczy partia, która sprzyja Brytyjczykom, czyli Londynowi, powiedziała, że dopóki protokół ulsterski nie zostanie przeprowadzony, przeciągnięty przez Izbę Gmin, do tej pory ona nie będzie z Sinn Féin negocjowała. To jest druga sprawa. Trzecia sprawa, no te strajki ostatnio, no trzy dni pod rząd, czwarty dzień strajki nie tylko kolei brytyjskich, które są prywatne, ale i metra. No zwłaszcza w sezonie, bo rozpoczął się już sezon wakacyjny. Jest to historia rzeczywiście dramatyczna. Pani redaktor, to wszystko, co pani powiedziała, mam pytanie, jak to się przekłada na popularność premiera Borisa Johnsona? Głównie skupmy się na kwestii pomocy dla Ukrainy. Pani przedstawiła te statystyki, jak wiemy na przykład w Niemczech, niedawno o tym rozmawialiśmy z poprzednim gościem, ta niemiecka prasa dość krytycznie wypowiada się na temat kanclerza Olafa Scholza. Jak to wygląda w Wielkiej Brytanii? Czy ta pomoc według społeczeństwa, według mediów jest wystarczająca? W Wielkiej Brytanii wygląda to właściwie podobnie troszkę do Polski, powiedzmy do Francji czy Niemiec i tak dalej. Tyle, że o ile w Polsce od początku życzenia społeczeństwa, to znaczy społeczeństwo wyartykułowało swoją chęć wzięcia Ukraińców pod swój dach, prawda? Nasze władze zaczęły świetnie współpracować z polskim społeczeństwem. I tu się potoczyło to wszystko, ta współpraca była widoczna, dlatego tyle sukcesów. Natomiast w Wielkiej Brytanii jest troszkę inaczej. To znaczy Brytyjczycy sparzyli się bardzo na takich masach, na milionach imigrantów, którzy przez 20-30 ostatnich lat wpływali w ilości 250-350 tysięcy rocznie do Wielkiej Brytanii i tam te biurokratyczne formuły przyjmowania Ukraińców pod dach Brytyjczyków, mimo to, że około 250 tysięcy Brytyjczyków wyraziło chęć przyjęcia pod swój dach Ukraińców, te procedury są tak biurokratyczne, że właściwie do tej pory około 25-30 tysięcy Ukraińców zostało właśnie tam w jakiś sposób właśnie osiedlonych. Czyli ta współpraca rządu brytyjskiego i społeczeństwa brytyjskiego gorzej ze względu na zaszłości historyczne, prawda? Gorzej wygląda aniżeli w Polsce. A jeszcze podsumujmy, jak wyglądają zatem rankingi popularności premiera brytyjskiego obecnie. On się cieszy popularnością na Wyspach, czy nie za bardzo? No więc oczywiście lewica liberalna twierdzi, prawda, że tylko Sir Keir Starmer nadaje się właśnie na przyszłego premiera, ale to nie jest prawda, ponieważ do tej pory, mimo to, że w różnych opinion poll, czyli ośrodkach badań opinii publicznej, wciąż właśnie, że lejberzyści właściwie wyprzedzili partię konserwatywną, w tej chwili wyprzedzają o 10%. Jeśli idzie o ranking popularności, ale kiedy dojdzie do wyborów parlamentarnych, a to jeszcze bardzo długa droga,
jednak może się okazać właśnie, że znowu konserwatyści są lepsi aniżeli opozycja, czyli liberalni demokraci, lejberzyści, zieloni i tak dalej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za rozmowę. To była pani Elżbieta Królikowska, AVIS, ekspert do spraw brytyjskich. Jeszcze raz dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu również bardzo dziękuję. Oczywiście zachęcam do pozostania z nami, ponieważ już za chwilę ostatnia rozmowa w tym paśmie. Porozmawiamy na temat tego, jak bezpiecznie wrócić z wakacji, jak nie zostać przemytnikiem, a to oznacza odpowiedź na pytanie, co można, a czego nie wolno absolutnie przewozić z zagranicy. Do zobaczenia.